witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gen Z, a dzisiaj... Dzisiaj nakładamy na tego oto arbuza gumeczki. Zaczynając od teraz. Aż nie pęknie. Aż nie pęknie, słuchajcie. Dokładnie, odcinek kończy się w momencie, w którym arbuz pęknie. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, ponieważ filmy na kanale pojawiają się codziennie, a fajnie, jakbyście żadnego nie ominęli. No i oczywiście łapkę w górę, no to wtedy nakładamy gumki recepturki na głowę Bartka i czekamy, aż zobaczymy, wybuchnie. Zobaczymy, kto wytrzyma dłużej, Bartek czy nasz Menelon? Ojej. Boże, ktoś cięście! To przez te oczy, dobra, nada. Nie! Trzeba mu docisnąć to oko. Jaki słodziak! Szkoda, że go zamordujemy. Zróbmy mu rzęski. No. Baby. On jest taki słodki, jak ci z góry patrzysz, to szok. Zobaczcie. Nie, sami zobaczcie. Nie, ale one przeszkadzały. Nie przeszkadzały. Przeszkadzały. Ale ma uśmiech dalej, jest szczęśliwy. Ma. No nie, patrz na dalej, to klejamy, dalej to. Jakie oburzenie! Dobra, a teraz zobaczcie, jak przygotowujemy się do naszego wyjazdu z naszym arbuzikiem na miasto. Skoro mamy arbuza, który ma zamiar wybuchnąć, no to będzie trzeba po nim jakoś posprzątać, więc tutaj Bartula szuka rzeczy do sprzątania po nim, a ja szykuję taki sprytny pas, który sobie przykleję zaraz gumki i będę taką gumkowaczką. Będziesz gumiarą będziesz. Lusuwa lepkie i tłuste zamrożenia. Idealnie. Dobra, bierzemy ręcznik papierowy, szmatka, szufelka i teczki te mokre. Okularki dla wszystkich. To jest bardzo ważne. Ej, według mnie trzeba zrobić taśmę Gen Z. Nie może tak być, że my wow, że my cały czas pomykamy z taśmą ekipy. To musi być taśma Gen Z. A może być różowa? Może. A ja jestem za tym, żeby była taka tie-dye jak nasze logo. O, bardzo fajny pomysł. Mamy bardzo genialny pomysł i potrzebujemy taśmę Gen Z. Dobra. O, no, super. To jest fajne. No i patrzcie. Działa? Działa. Dobra, mordeczki. Bez taśmy, fajnie, działa. Wow, działa. Gacie, super. Zobaczymy, jak ty wypadniesz z tych spodni i nie będziesz miał recepturek. Zobaczymy. No to patrz. I zamykam, bo jest takie specjalne opakowanie. Nie dubaliśmy mu oczy w pierwszych 5 minutach. Co będzie później? Boję się pomyśleć. Narysujemy mu łezki, bo on wie, co go czeka. Barbarzyńsko się zachowaliśmy. Co byłam ja? Dobra, biorę to na siebie. Ludzie cię znienawidzą. Tak. Masz przerąbane. Tak, ja przerąbane. Ale ciepło. Ciepło to dzisiaj Bartek zrobi, jak zobaczysz, jak prowadzę. No, zdaję sobie z tego sprawę. Proszę bardzo. Jezus, jesteś taki słodki. Dzięki. Teraz pytanie, gdzie na początku lecimy? Może coś zjemy? Ja jestem za. Myślę, że nikt z nas jeszcze chyba nie jadł dzisiaj. Ja jadę pierożki. A, to cicho. Okej, no to losujemy, którym samochodem będziemy jechać. Możemy markerem zakręcić. Tam, gdzie jest zatyczka, ta osoba jedzie. Pałski! No dobrze, tak myślałam. Ja jadę z pałki w ogóle, będę trzymał naszego Menelona. Zobaczymy. I nawalał na niego gumeczki. I nawalał na niego gumeczki całą drogę, żeby następna osoba miała trudno, bo się tak kochamy właśnie. Tak mam. Wycieczka? No to chodźcie, zabieramy naszego synka na jedzonko. Pierwsze i ostatnie w swoim życiu. No. Tak swoje dziecko byś bił po łbie. No czyż on nie jest słodki? Nie jest. Zginie. Bo ona będzie z nami jechała, żeby nam wypłacić za życie. Tak? Ale fajnie! Co jedzenie? Ja jestem bardzo głodny teraz. Sobie myślę, Fausti, że jak wybuchnie u ciebie, to mega słowo, masz mega posprzątane w aucie. W porównaniu do Patryka, on ma taki syf, że jak wybuchnie u niego, to nic się nie stanie. Jaki syf? Jaki syf? Naprawdę u ciebie jedyny śmierdzi. Sprzątam w tym aucie, śmierdzi. A to przez kęgarka. Potrzymasz? BUM! Witamy w samochodzie Gen Z. Cowboy. Ale jaką ma łysą glacę. Ej, ale jak mu pasuje ten kapelusz, bo on w ogóle wygląda jak kaktus teraz. No? Nie mam zamiaru się ruszyć. Ale cwaniak. Tak, to gazuj, przywalimy im w bok. Zmuś mnie. Oj, przepraszam. Zagi! Jedziesz pan, czy nie jedziesz? Ktoś po policję zadzwoni przez ciebie. To nie ja, to Fausty. Jeden na godzinę, przysięgam. Proszę, kiedy jesteś trolem okropnym. Piszczy ci, jak nie zapiąłem pasów. Będzie. O, chyba tak. Idzie. Co za ziomy. Co ty robisz?
Oni teraz, oni nam ewidentnie robią na złość. Patrzcie. No jedziesz, mama, przestań! Dobra, teraz mamy korek, jadę. O nie, on będzie teraz wolny. O nie, ale zamula teraz, no ziomal! Ale by było jak pier... Ale to jest cham! Ale to jest cham! To Fausti? To Bartek na pewno. O! Wyprzedź go! Ej, bo tu jest 10 na godzinę tylko! Zobacz sobie znaki, jak nie umiesz prowadzić! Menelon się trzyma ewidentnie twardo, ale już na przykład w tym momencie można zauważyć już wgięcie w nim. On już teraz, tutaj, widzisz Natka? On zaraz może, patrz. On już... Godzina magii. Godzinka, no to ten odcinek nie będzie dzisiaj długi. No i okej, kto pyta? Ale to jest niesamowite, że Arbus może pierdzielnąć od samego nacisku gumek, nie? Wow. Niesamowite. No i się ścigamy, napisz na koniec. Tak, z Faustyną się coś. 5000 obrotów było na drugim biegu, moi drodzy. Na drugim biegu. Komu chcemy wręczyć tego arbuza do rąk? No kurczę, Patryk się tak prosi. Tak się prosi. On w ogóle trzeszcz, on za jakiś czas zacznie trzeszczeć. Wydawać z siebie takie dźwięki. Co? Nie, proszę, nie zabijaj mnie. Patryk jeździ w kółko na rondzie. Jeździć autem! Nie zabijajcie mnie! No niestety, nie będziesz dzisiaj już żył. Brutalny bardzo. Jestem. Dokładnie tak, ale... Kto by się spodziewał, że nasz faworyt taki słodki, uroczy jest tak brutalny? Tak, jestem brutalną osobą, bo jestem przecież bliźniakiem. Ciekawe, czy jakby na przykład go zrobił tak... taki cios karaty, to czy by wybuchnął? Zobaczymy? Jeszcze nie. Do ekipy, wow! Zmęczyłem się. Nakładaniem gum. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Przykro mi się zrobiło, jak te oczka. To. Serio, ja już zdążyłem go polubić. Tylko nie oczka. Tylko nie oczka. On przez to był najsłodszy. Tylko nie moje guziczki. Tak. No bo to są oczy, są odzwierciedleniem duszy. No właśnie. On teraz jest taki dla mnie bez wyrazu. Ja bym go mógł już teraz zadźgać nożem. A tak to miałbym obiekcję. Proszę, nie zabijajcie mnie, proszę, chcę żyć. Każdy by chciał. Jeszcze no Co jest? Halo? Dzień dobry, gdzie jesteście? My już jesteśmy na parkingu. Jadę za Bartkiem. My jedziemy, jeszcze mamy 3 minutki. To wjedźcie na górny parking. Będzie Patryk wiedział gdzie, tam gdzie z Przemkiem Pro. Ci poczekaj. On coś mówi? Nabraliłyście się. Ej, faktycznie z niego trochę zaczyna siec już. Jak tu przejdziesz paznokciem, patrz, on jest taki już aż śliski. Wjechałem na drogę pożarową. Tak idzie za nami. Sorry! Dzięki, że muszę zmienić majtki teraz. It's a prank! Ej, o nie! Co się stało? Myślę, że na pewno te gumsy ważą swoje. I tutaj, no nie wiem, myślę, że to jest spokojnie z 200 gumek. Ale jakie to jest ciśnienie przekręcić. Jest mega duże! To musi mieć 5000 kJ i 28 tysięcy Nm na godzinę kwadratową. Ej, delikatnie się stresuje. A ja się nie stresuję. Nie, w ogóle chill, posprzątamy. Mamy zestaw do sprzątania. Gdzie? Gdzie on jest? Na szczęście zapomnieliśmy tylko z samochodu, także... A tu to! A na pewno stop, chciałbyś. Dobra. Ekipa sprzątająca już zaciąga. Pasek staminy się wytrzepał. No, ale jestem głodny, zjadłbym takie resztki arbuza. Czym się różni melon od arbuza poza kolorem? Smakiem. No to tak, to ma sens. No cieknie ty z niego, miałeś rację. Cieknie, on tak troszkę sika delikatnie. On sika ze strachu. Ze strachu, Jezu, sika po gociach. Menelon jest przerażony, on wie, że dzisiaj jest jego koniec. Korzystałem z tej pomocy. Ale ładna suknia, jaka ładna. Ale jaki oj, jakie tu cycuchy są. Ale jaki ładny arbuz. No właśnie, w temacie cycuchu. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tu jest woda. O, pan już nas rozpaczaja. Czy oni tu wejdą z tym arbuzem?
Naprawdę. A, tak biegnie. Przebardzo, to dla was teraz Menelo. Mordeczki, bo wygląda na to, że jest już troszeczkę wygięty. Co wy na to, żeby troszkę się zabezpieczyć i nałożyć okularki, by bezpieczeństwa. I jeszcze fotobudki, żeby fotobudki zdjęcie. Tak, proszę bardzo. Się składa. Proszę bardzo. O, czemu te mam brzydkie? A operator niech ginie, nie? Operator. Operator nie. Operator za kamerą, kamera by uchroni przed tym przedłużeniem. Ciekawe, dobra, jak szybko będą nas próbowali stąd wyrzucić. Jak najszybciej. Najlepiej to zanim wybuchnie. Nie no. Dziewczyny, pa, jakie są. Jezu, stop i te uszy. Myski tu. Jakie mamy. Jakbyście chcieli, to możecie tutaj nakładać więcej gumeczek na arbu. No. Ze starym na wakacjach, jak tak ty to powiedziałeś. Dokładnie. Kiedyś. Ze starym i z młodym. No, teraz już ze starym i młodym. Tak. Dzieci, dla rodziny. Chodźcie. Do rodziny. O, czekaj na mnie. Super. Tu go połóż na przewijaczku. Ej, ty, w ogóle, dlaczego w palecie dla rodziny jest mikrofala? Mikrofala. Trzeba go przy ten. Mikrofali wrzucić? Nie zmieści się. Przewijamy go. Poczekaj. Masz te luchy? Nie. Musimy go umyć, poczekajcie. Tutaj dupkę, no to prawda. O. Tylko zmyj, bo będzie go sędziało. Tak, żeby nie było żeby się nie zapiekło, prawda? Tak, żeby nie było. Tak. Jakąś posypkę mamy? Ej, telefon zostawiłem, a kamerę i wszystko było. Pokaż się, Marty. Co? Nie tak? Wszystko w porządku? Ej, dajcie drobne. Dobra, dla trzeba. O kurde, dobra. Dobra, uwaga. Konią nas, konią nas! Trzymaj, konią! Przypomnę, że jesteście tam. Pogotowie, to my dzięki wydajemy. Drogi kucharz, jedziemy. Jak stąd wyjść teraz? Cześć! On dosłownie tutaj zaraz robi. No i wyryj. Mogę popływać w naszym basenie? Proszę! Nie! Wybierz ramkę. Z melonem. Kolejne. Popatrzcie, jakie słodkie. Ale kurde. Ale patrz, on jest smutny, płacze. Patrz, poleciała mu łza. Ja bym mu soczek i jakieś fryteczki załatwił, co? Co myślicie? No, soczek i fryteczki, to jest smaka. Pasuje ci? Jak ci pasuje, to się nie odzywaj. No, super. Widzicie, jaki grzeczny. Dobra, jesteśmy już po obiadku, nakładamy dalej gumki, bo nie mogliśmy tego robić, jak jedliśmy. Jak myślicie, co jest pod gumkami? Pod gumkami jest arbus. Ja też chcę! Ja też! Ja! Nie ma dla mnie miejsca! Ej, czy myślicie, że jest szansa? Tak. Coś tam poczułam w nim. Coś nie poczułaś? Co takiego? Miłość. Ja. Czemu we mnie celujecie? Szybkie zakupy z syneczkiem. Ej, nie, jak go dotkniesz... Nie, no jak to jest nabrzmiały. Jest taki wgłębiony. No. Dawaj taśmę. Tutaj nakleiliśmy plasterek naszemu arbuzikowi, ponieważ troszeczkę ranił. Troszeczkę ranił? Troszeczkę płacza, płacz. Faceci nie płaczą. Jezu. Jest jakieś piaszczarniowe rzeczy? Nie rób tylko kobiety. Chodź, kochanie, kupimy ci rowerek jakiś. Wychodzę na prowadzenie! A jednej kule, nie. Szpisztak. Trzeba zawsze powiedzieć to z wadą wymowy. To jest szpisztak. Oskarżą nas o kradzież, czy nie? Nie. Dobra, do toalety muszę iść. Gdzie jest? Tu jest. Wynosimy. To jest nasze dziecko. Są ludzie w goglach, którzy chcą wysadzić arbus, a okej, normalny Kraków. Chodźcie dalej. Odejdźmy od sklepu, to jest dobry pomysł. Dawaj to. Ja chcę teraz, trzymaj. O, trzymaj. Ale weźcie tak nie ten, nie z brzegu, tylko na środek. Na środek dałeś. Nie, nie. Już cieknie porządnie z tego. O. Za blisko to jest mojej twarzy, nie róbcie tak! Ale trysło, sykło. Okej, ogólnie. O, ale pierdzielnie! Ej, dobra, plan jest dobra, taki. Chodźmy stąd. Jezu, wystraszyłaś! Może go postawimy, co? Nie, wreszcie! Czemu to musi być w rękach i akurat moi? Ja mogę trzymać. Ale ja potrzymam.
nie. Dawaj, dawaj, Pausti, potrzebujemy cię! Dawaj, dawaj, dawaj! Ja pierdzielę. Ej, ale to jest strasznie wytrzymały typek. No, dawaj, dobra, dawajcie. Ja mam taką propozycję, skoro jeszcze Argus nie wybuchł, no to bierzemy go do auta, bo w aucie będzie to najbardziej spektakularne. Do waszego, jakby... Okej, spoko. Nie, dawajcie już, zobaczymy, co się będzie działo nie, w aucie. Ej, jeszcze do miejsca jednego. Jest. Także miłej podróży. Czy mogę dać ostatniego buziaczka dla Arguza? Tak. Trzymaj się, mały, tam w niebie. W niebie. Dobra, jadę, jesteście gotowi czy nie? Nie. Dokładamy po jednej. Ej, co się pruje, chłop? Weź to nagraj. Jaki kurwuj, jaki... Ja kierdzisz, kurwa! Co ty robisz? Przez to, że on mnie wyciągnął i ja wziąłem nogę z hamulca. A auto jest na automacie i na biegu był i jechał. Sprawdzałem. No dawaj, bierz go. Nie, dobra, ej, nie, nie. Nie, no to już było mocne, to już było czuć, tak? Że coś jest nie tak. Ale... Wszystko. Ej, weź bawicę, Epika, będziemy gotować. Ale musiałem wjechać na pas. No ale nie musiałeś tak szybko. Nie wiem, za busem jadę. To źle, bo parking jest na górze. Za 200 metrów skręć autobusowy chyba. To ja chyba tu nawet nie mogę być. No chyba nie za bardzo. Gdzieś tu zawrócisz, no bo na pewno jak się pomyliłeś, to można gdzieś jakoś stąd pojechać, ale to lepiej. Tu nie mogę być. No nie możesz tu być. Mandat będzie stąd wyjechać. Najlepiej jak, najszybciej, no. Mandat będzie? Pomyliliśmy się, a tam nie ma jak zawrócić. Proszę pana. Wiem, przepraszam bardzo. Jesteś na monitorach stacji miejskiej. Wiem. Tu są kamery, no ale prywatne. Ja wiem, my dobrze wiemy. Tak. 85 zł u nas w kasie, albo 500 zł mandatu, 3 punkty karne dostajecie. Zabrać tutaj. 85 zł, tak? No to wolę to. Wszystko przez tego walonego arbuza pierdzielonego. Nie jeżdżę z tymi agentami. Tragedia jakaś. Żeby nie było, ja się po prostu zagapiłem na bus i nie widziałem, też zasłaniał mi trochę ten bus, ale to jest moja wina, żeby nie było, nie? Nie bierzcie ze mnie przykładu. Dobra, nie zatrzymujemy się, bo mamy bombę. Taki jest plan. Nie, myślę, że raczej słowa bomba w galeriach handlowych trzeba unikać. Nie, trzeba właśnie, bo wtedy szybciej wyjdziemy. No kto do ciebie no podejdzie, jak ma bomba? Ochrona podejdzie i policja. Poproszę o pomoc, Nika. Tak, tak. Ila Bartka prosto stoi. Ja się, jak taka armata. A jak mi wiaja tak poleci. Myślę, że tak się może stać. Dobra, idziemy dalej. A jaki już jest krzywy. Pokaż, krzywusek. Ale i tak jest piękny. Patryk wygląda jak taki szczurek z takiej bajki. Jakie? Tak. Tak, ej, co jest grane? Mi się to zrywa. Ale mi się kleją łapy, muszę umyć. Też. Ja czuję się, jakbym się macał z gumiżelkiem całą noc. Serio. Tutaj też. Pomocy. Ale chyba jak mi wybije zęby, to też Freeze zapłaci, nie? Nie. Dawajcie. Oj, coś strzeliło w środku, przysięgam. Nie, 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 nie. Dobra, ej, on coś jakby gotuje się w środku. O nie, no to jest... Jezusie. No jest tam dnie. Energia. Dobra, idziemy ile obstawiacie jeszcze? Ja obstawiam, że następne jeszcze godzina. Że jeszcze godzina. Nie, nie, nie. 10 minut. Daj 10 minut. Nie trzymam go. 19:15. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko go nikt nie puszcza. Ja go nawet trzymam od góry. Mogę go trzymać. Ja go od góry trzymam. Dobra. Potrzebuję z tamtej strony, żeby się nie zsunął. No, robi się powoli, wiesz. Gorąco. Ale, dobra, dawaj się, giga. O Boże, o Boże! Dobra. Ej, Dara! W ogóle nie było! Co? Ej, to było niezależne. Ej, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ej, nie było... O, ponadto, ponadto. Dobra. Kochani, kończymy. Nara! Nara! Ale w ogóle kupiliście arbuza, spadł wam, nie wiem, cały syf robiliście. Spadł, ja pierdzielę. Bartek, następnym razem nie pij tyle, żeby ci nie spadł.